Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę być na kolejnym Kopie Campie tu z Państwem. I chciałam dzisiaj przedstawić może nie dane statystyczne jak poprzednik mój, a trzy historie. Wszystkie z nich oczywiście zakończyły się w sądzie. I wszystkie z nich pokazują, jak aktywiści zdecydowali się wykorzystać znaki towarowe, a mianowicie loga znanych korporacji w celu wyrażenia swoich opinii. W dzisiejszych czasach, i myślę, że na Kopie Campie to będzie widoczne, wiele osób mówi o prawie autorskim w kontekście praw człowieka i zadaje takie pytanie, na ile prawa autorskie właśnie można w kontekście praw człowieka w jakiś sposób interpretować i czy to jest prawo człowieka. Ja bym chciała Państwu przedstawić trochę inną perspektywę, a mianowicie w jaki sposób wolność słowa może w pewien sposób ograniczać ochronę znaków towarowych. I oczywiście wszyscy kojarzymy wolność słowa z manifestacjami, z protestami, z wystąpieniami publicznymi, z naszą aktywnością w internecie. Ale w dzisiejszych czasach myślę, że też coraz częściej wolność słowa to działalność artystyczna i różne jej przejawy, w tym również kwestia przerabiania i interpretowania na nowo log korporacji. A więc zacznijmy od polskiego przykładu, o którym mam nadzieję, że wszyscy z Państwa słyszeli. Allegro.pl versus Zielony Liść. Mogłabym zrobić taką sondę i zapytać się, kto z Państwa nigdy nic nie kupił na Allegro. Myślę, że wynik byłby bardzo, bardzo ujemny w tym przypadku. A nie wiem, czy Państwo wiedzą, że do niedawna jeszcze na Allegro można było kupić całkiem sporo gadżetów, które nawiązywały do symboliki nazistowskiej. I organizacja Zielony Liść jest to organizacja, która gdzieś tam wspiera działania prodemokratyczne, otwartego społeczeństwa. I w 2010 roku zorganizowali oni kampanię społeczną właśnie przeciwko temu. A mianowicie przerobili, tu Państwo widzą w prawym dolnym rogu, przerobili logo Allegro, żeby nawiązywało w pewien sposób do SS. Wszyscy wiemy, co to miało na celu. I oczywiście sprawa skończyła się w sądzie, Allegro pozwało Fundacji Zielony Liść o ochronę dóbr osobistych i Sąd Pierwszej Instancji, Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdził, że w pewien sposób Fundacja przekroczyła dozwoloną wolność słowa i przekroczyła limity i pewne granice i po pierwsze powinna zaprzestać używania tego znaku, a po drugie powinna przeprosić Allegro na forum Gazety Wyborczej. Co jak też wszyscy doskonale wiemy, najtańsze nie jest i zapewne dla fundacji byłoby to działaniem kończącym działalność fundacji. Ale oczywiście sprawa miała ciąg dalszy. W drugiej instancji Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził jednak zupełnie co innego, a mianowicie powiedział, że oddalił powództwo po prostu i powiedział, że jak najbardziej fundacja miała prawo w granicach wolności słowa i tego, że zabiera udział w bardzo ważnym społecznie dyskursie, miała prawo w ten właśnie sposób przerobić logo i tak naprawdę nikt nie został wprowadzony w błąd. Po prostu manifestowali swoje poglądy, manifestowali swoją niezgodę na to, żeby w tak łatwy sposób gadżety z symbolami nazistowskimi były dostępne. Jest to wyrok z 2014 roku, jeden z najnowszych w ogóle, gdzieś tam można powiedzieć, że na świecie dotyczący tego tematu. Teraz zapraszam za ocean, Stany Zjednoczone. Walmart, bardzo znana sieciówka sklepów wielkopowierzchniowych i Smith, bardzo oryginalne nazwisko, pewien artysta i aktywista społeczny postanowił zaprotestować przeciwko polityce Walmarta, a mianowicie mówił po pierwsze, że Walmart przez swoją politykę zabija małe firmy, zabija małe sklepiki, a po drugie w zły sposób traktuje swoich pracowników. Zresztą znany skądinąd z Polski również model i precedens. I mianowicie postanowił on stworzyć stronę internetową, którą nazwał właśnie Wolokaust. I oprócz tego stworzył takie logo i zaczął rozpromowywać i promować i sprzedawać kubki, gadżety, długopisy, koszulki z tym logo. Można było się zalogować i kupić sobie taki właśnie atrybut i zaprotestować swój sprzeciw przeciwko działaniom korporacji. I oczywiście sprawa też skończyła się w sądzie. Jak to w Stanach bywa, wszystko kończy się w sądzie. I tutaj sąd stwierdził, że jak najbardziej Smith miał prawo do takiego działania. I po pierwsze zbadał dwie rzeczy. Po pierwsze zbadał to, czy logo nowe wyprodukowane było w jakikolwiek sposób komercyjnie używane.
i powiedział, że nawet jeśli on sprzedawał te kubki i sprzedawał te długopisy i sprzedawał te koszulki, to tylko po to, żeby coś zamanifestować. On tego nie robił, żeby zarobić pieniądze, co oczywiście było gdzieś tam pochodną pewnie tej sprzedaży, ale przede wszystkim chodziło mu o jakiś większy cel, o wyrażenie tego, co on sądzi i myśli. A po drugie, w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam już od dawna jest prowadzony test tego, czy konsumenci mogli być wprowadzeni w jakikolwiek sposób w błąd. I tutaj sąd stwierdził, że nie ma najmniejszej mowy, żeby ktokolwiek ze Stanów Zjednoczonych, wszyscy znają Walmart i żeby ktokolwiek sobie pomyślał, że to znaczy, że Walmart miał coś wspólnego z Holokaustem. To jest po prostu nawiązanie w jakiś sposób do ich polityki i sprzeciw przeciwko ich polityce. I wracamy do Europy. Francuski przykład. Korporacja Esso, jeden z największych producentów i przetwórców ropy naftowej. Oczywiście bardzo dbają o środowisko i oczywiście Greenpeace miał coś przeciwko nim. I postanowili również stworzyć taką kampanię społeczną, a mianowicie przerobili logo Esso z użyciem dolarów. W ten sposób chcieli zamanifestować, że korporacja niekoniecznie dba o wartości, które powinny wielkie firmy dbać, wartości pewne społeczne, tylko dba o swój dochód i pieniądze i przychody. I tutaj sąd francuski powiedział bardzo dosadnie, że forma jest drugorzędna. Nieważne, jakich oni znaków użyli, nieważne, w jaki oni sposób przerobili logo korporacji. Ważne jest to, co chcieli zamanifestować. Jeśli tylko to, jaką wiadomość mieli, miało ważny społeczny cel, jeśli ta wiadomość miała na celu branie udziału w dyskursie społecznym, to wtedy jak najbardziej jest to chronione przez wolność słowa właśnie. Poza tym podkreślili oni, że ważne jest to, żeby zauważyć polemiczny charakter tej wypowiedzi, tego loga właśnie tutaj przerobionego. A mianowicie, jeśli ktoś prowadzi działalność komercyjną, to ta działalność nie charakteryzuje się w żaden sposób polemicznym charakterem w stosunku do czegoś innego. A w przypadku działalności społecznej, w przypadku wolności słowa, ten polemiczny charakter jest bardzo ważny. I tutaj jeszcze już chyba nie zdążymy za dużo o tym powiedzieć, ale francuski sąd nawiązał do tak zwanego kazusu Black Labor. I to jest przykład z Republiki Południowej Afryki. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, że w RPA jakby dla prawników, jeśli chodzi o ochronę praw człowieka, to jest jeden z takich punktów odniesienia, gdzie naprawdę orzecznictwo jest bardzo rozwinięte. I właśnie też jeszcze w 2005 roku, bardzo wcześnie, mieli oni też tam taką sprawę, że taka firma sprzedająca Laugh It Off, może Państwo słyszeli, sprzedająca właśnie kubki i koszulki, długopisy z różnymi śmiesznymi, wyśmiewczymi, powiedziałabym, napisami, zaczęła sprzedawać koszulki z nazwą Black Labor zamiast Black Label, czyli jakby oryginalnej nazwy korporacji. W ten sposób sprzeciwiając się przeciwko polityce firmy w stosunku do pracowników. Więc zachęcam, jakby ktoś z Państwa chciał poczytać o tym więcej. I tutaj tak, mam nadzieję, że te trzy przykłady pokazały, że tak naprawdę gdzieś tam sądy wyższych instancji oczywiście, bo tak jak widzieliśmy, Sąd Okręgowy w Warszawie jednak miał zupełnie inne zdanie, ale że sądy wyższych instancji jednak rozumieją, że gdzieś tam wolność słowa i wolność wypowiedzi i potrzeba dyskursu społecznego ograniczają prawo znaków towarowych i ochronę log korporacji czy dużych, małych firm też tak naprawdę. I teraz pytanie, które myślę, że stoi przed nami i nie tylko przed nami, to jest reforma unijnego prawa ochrony znaków towarowych właśnie. I mianowicie w propozycji Komisji Europejskiej nie znalazło się ani pół słowa na ten temat. Nie znalazło się żadne nawiązanie do wolności słowa, czy do właśnie do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy do Karty Praw Podstawowych, gdzie wolność słowa jest chroniona. Jednakże Komisja Prawna w swojej dodatkowej opinii, jakby odnoszącej się właśnie do propozycji komisji, zaproponowała, żeby dodać właśnie taki zapis, że ustalając, czy główna funkcja znaku towarowego jest zagrożona, należy zinterpretować ten przepis w świetle artykułu 11 Karty Praw Podstawowych bądź artykułu 10 Konwencji Praw Człowieka, by zagwarantować podstawowe prawo do wolności wypowiedzi. I bardzo ważne tutaj jest właśnie, że pokazali, że jest możliwość ograniczenia ochrony znaków towarowych ze względu na tą wartość. I tutaj jest ciekawe, i to ja jestem sama ciekawa,
czy do tego dojdzie i w jaki sposób do tego dojdzie, czy to myślenie gdzieś tam społeczne, które już jest, zostanie przekształcone w pewne działania prawne, legislacyjne i czy to się stanie po prostu standardem, dosyć jasnym. Myślę, że to by bardzo ułatwiło artystom i aktywistom społecznym zajmowanie głosu i w dyskursie społecznym. Dziękuję bardzo.